to. Spotkaj się z ekipą w dinerze. Jakiś taki płomyk, coś. To jest... Tego jeszcze nie widziałem. Bezprawie. Uuu, co to może być? Zerknijmy na to. Nie mam pojęcia, co to może być, więc... To jest coś nowego, no. Bezprawie. Bezprawie się nie chciało ze mną spotykać wcześniej. Nowa rzecz. Lecimy. Czy to są jakieś nowe postaci? Nie mam pojęcia. Dupa, to znowu ci sami, kurde. Tylko będziemy z tym kolesiem śmigać, And then these guys came busting through in like these sleepers, right? 5-0 screaming after them, man. Psiarn siedzi na ogonie, jestem takim zajebistym gejem, czarodziejem i wszystkim uciekłem, jestem super. Następna nowa część, co to tym razem jest? Kolektor z tytanu. To się może przydać. No, ale pojedziemy tam za chwilę, bo tu widzę, że jest jakieś wyzwanie u Robin. Coś ona od nas chce, no. Ona różne rzeczy chce. Jeszcze nie chciała tego, czego ja chcę, ale tu jest konkurs driftu. I myślę, że sobie dam radę. Chociaż, no, czasami ciężko jest w tym Evo, ale zdecydowanie fajniej niż w challengerze z poprzedniego odcinka. Potrafię naprawdę trudne wyzwania ogarnąć. Dobra. Drift. Drift. Cholerny kutas! Zajechał mi drogę i mi punkty skasowało. No i tak, patrz na mapkę i ładnie bierz zakręty. Brawo! Zrób to, mistrzu. Naucz mnie. Pokaż, jak to robić. Też mi driftsy... O! Kasują mi punkty, cholerne dziady. Dobra, teraz tutaj. Ostro. Wow! Teraz ładnie poleciał. O kurde. No niby ładnie, niby z tego, ale... Za mały kąt, taki kąt ma być, o, taki kąt ma być, taki przesadzony, kurde, nie da rady tak zrobić. Jezus Mary. Robin jest chyba daleko w tyle w fabule, bo zobaczcie, ile oni mają punktów, a ile ja. Mi nie idzie najlepiej teraz, a naprawdę były trudniejsze już drifty. A oni dalej mają malutko, kurde, ciężko, ciężko czasami tak odpowiednio wejść. Nie podoba mi się to. Chodzi mi o duży kąt właśnie. No. Myślę, że ten samochód jest bardzo fajny, ale do sprintu. No, mi się nim zdecydowanie fajniej sprintowało. Nie chcę go właśnie robić tak stricte na drift, ale naprawdę fajnie mi się nim jeździ. Nie to, co w Challengerze. Chociaż na początku też mi się podobał, bo był taki troszeczkę ociężały i bardzo stabilny. No ale jednak tu jest zbyt dużo takich ciasnych zakrętów, gdzie potrzeba mieć auto właśnie takie raptowne, no. Może nie Honda jest 2000, ale coś koło tego, tak? Cholera! Nie da rady tak ładnie, jak w Skyline. W Skyline'em nawet nie trzeba hamulca używać. W 90% przypadków jest tak, że wystarczy tylko mocniej skręcić i samochód sam robi zajebiste kąty. Tak, a tutaj jest jednak z tym problem, no i... Uderzanie o ścianę, no. Kasuje się cały mnożnik i niestety koleżko jest brzydko z punktami później. No można jakoś to ogarnąć, ale... w ogóle drift z hamowaniem tu nie funkcjonuje, jeśli chodzi o hamulec nożny. Jedynie tylko i wyłącznie bardzo fajnie tutaj działa gaz, tak? Jeśli skręcamy na maksa gaz, samochód nagle wchodzi pięknie w zakręt. Driftem oczywiście. I was crazy! Rar, rar. Hey man,
Amen, amen! Dobra, pojawiło się kolejne wyzwanie, tu mamy następną część, myk. I proszę bardzo, dostępna nowa część, no tak, bo odkryłem nową część. Tu mamy coś, co to tym razem jest? I to jest sprint. Jedziemy sprint, właśnie moim pięknym samochodem. Włożymy do niego nowe części. Zastanawiam się, czy to będzie mój samochód na sprint. Musiałbym jeszcze oczywiście wszystkie, sorry, przetestować. Ale mam jeszcze parę miejsc w garażu. Mogłem zaprosić kilku graczy, no, do tej walki. Dobra, gaz do dechy. Pedal to the metal. No i tak jak się okazało, Magnus wcale nie jest takim łatwym przeciwnikiem do pokonania. Wow. To wyglądało groźnie. No i nie jest go tak łatwo dogonić. Nie można za dużo driftować. A te zakręty aż się proszą. Ja nie potrafię tu jeździć bez driftu. One są święce, patrzcie. O dobra, przesadziłem to. Muszę może... Tak. Zobaczymy, czy uda się pojechać ten zakręt bez driftowania. Nie da się. Trzeba driftować. Magnus pokonuje te wszystkie zakręty bez nawet... Bez w ogóle... Zobaczcie. Bez problemu, nie? Ja muszę tutaj niestety driftować, bo ten samochód jest tak zrobiony. Ale moim zdaniem jest to najfajniejszy sposób prowadzenia... Auć w tej grze! Ale znowu wychodzisz z zakrętu i driftujesz, no nie ma opcji, żebyś tak ładnie... O! Ale zdecydowanie jest to ciekawsze niż takie proste, nudne jeżdżenie. Spadaj, Magnus! Magneto, o, proszę bardzo, i już załatwiony. Co będę się z nim bawił? Myślicie, że oni się przyjmują, jak mnie ramują? Ważną milion ton, co są po niektórzy i cię tam gdzieś spychają, nie możesz nic zrobić. Haha, jasne. Kurde, pieprzone kody, boty. Nie, absolutnie, oni nie mają uczuć. Dlatego ja też nie będę miał wobec nich uczuć. Jak to mówił mój dziadek, dla chama bądź chamem. I ja właśnie taki będę. Tak, dobra, jedziemy. Pierwsza pozycja, nie może być inaczej. To jest też taki pewniaczek, on tak pewny siebie jest, straszny. Tak mówi, o dobra, spotkamy się na mecie, o dobra, spróbuj mnie dogonić, o dobra, spróbuj się trzymać blisko mnie. Ha, wiecie jak wychodzi z cwaniaczkami, to jest tak jak na u mnie na odcinkach. Wystarczy, że ja coś powiem, że mi zajebiście wychodzi, że tam jest zajebisty, że świetnie mi idzie. I nagle dzieje się coś strasznego, dosłownie sekundę po tym jak to powiem. Dzieje się coś takiego, że totalnie nie zgadza się z tym, co powiedziałem przed chwilą. To jest rutyna, to jest normalne u mnie na odcinkach. I to nie jest tak, że ja to robię specjalnie, bo ja się staram cały czas. Tylko to wychodzi samo z siebie, nagle za zakrętu wyjeżdża jakiś trafol i dzieją się dziwne rzeczy. No, to już jest rutyna, ale to jest też ciekawe, tak? No. Niekiedy, nie rzadko możecie to przyuważyć na moich odcinkach. Na przykład ostatnio nagrywałem sobie odcinki z GTA singla. Uciekałem tam Michaelem. Ojej. Uciekałem tam Michaelem przed wojskiem i powiedziałem, że o, ja jestem świetny, bo zajebiście gram w tę grę i mnie zabili te. Akurat w tym momencie jakiś żołnierz strzelił z 2 km z pistoletu i mnie zabiło. Ale dobra, wracając do Need for Speed'a. Kurde! Cholerny dziad! Nie, cwaniaczku, nie. To tak być nie może. Nie podoba mi się to. Za dużo driftuje, ale nie da się tu inaczej. No te zakręty są po pierwsze zbyt kuszące, żeby tu nie driftować. A może tak zaprosimy wszystkich. 2 graczy jest obecnie w swobodnej rozgrywce. O, już nie chcą grać. Nikt nie chce ze mną grać. Dobra. Skoro nie, to nie pojadę sam, spróbuję go pokonać. Jest dobry. I on widzę, że jeździ samochodem przystosowanym do jazdy takiej, wiecie, o, ładnej, nie? No właśnie, trzeba by znaleźć jakieś takie auto, które naprawdę by jeździło bardzo przyczepnie, było jednocześnie zwrotne i zrobić je na grip.
Fajnie by mogło nawet zdać egzamin, żeby pokonywać te zakręty jakoś tak szybko, bo ja poprzednio pamiętam, nie wiem co tam zrobiłem, chyba właśnie BMW GTR zrobiłem sobie na grip i nie spisywało się ani trochę. Zresztą tam to auto do niczego się nie nadawało, przynajmniej z mojego punktu widzenia i z tego jak ja lubię jeździć samochodami w tej grze i w ogóle w grach arcade'owych. Więc sobie odpuściłem i sprzedałem ten samochód, cholera. Mimo, że jest ładny i w ogóle, no ale no niestety, nie dało się nim fajnie jeździć. Okej. Dobra. O kurde. Dobra. Muszę się trochę skupić, wiecie, teraz. Dlatego nic tak nie mówię. Jakaś ekipa, dobra. Fajnie, już, na razie. Chcę jak najmniej driftować, jak najbardziej jechać tak. O kurde. Żeby go dogonić, bo oczywiście. No kurde, zobaczcie jak go strasznie rzuca. No, ja jechałem tam bokiem, a próbowałem jechać prosto. To było straszne. O, teraz poszło bardzo ładnie, dobra? Świetnie. Nie da się nie driftować, no ja tu praktycznie gaz do końca puściłem. A samochód i tak zrobił swoje. Dobra, to będzie tak naprawdę już ostatnia prosta zaraz. Ojej, przepraszam. To ty byłeś, tak? No, dobra. No nie da się, ja tu naprawdę gaz kurde nie dotykam. O, się tak dzieją rzeczy, no nie da się tego opanować. Gaz tylko tak na końcu, tak. A samochód i tak kurde wchodził w ten drift, no. Gonimy gnoja. No nie! To już jest końcówka. Idealny moment, tak, no idealny moment do wygrywania, ludzek, jak? Nie, no, zakończ. Kurde. Jakie to jest straszne. Dobra, spróbujemy zrobić ten samochód na grip. Zobaczmy, co się stanie. Fuck. No, jedziesz dosłownie, wychodzisz z zakrętu lekko, tylko gaz tak, tylko tyle, nie? A samochód... Rzuca go tam na bok. Cholera. A, bo wiem co zrobimy. Spróbujemy dać oponę na grip. Myk, myk. Kurde, to jest też drift. Cholera. Ej. Tych nie zainstalowałem? Dobra. Tu mamy jakieś jeszcze unikalne części. Zajrzyjmy sobie. Myk. Nowe winyle. Części, kolektor, dobra. Ej, nie. Nie! Nie chciałem wychodzić. Kupiłem opony na grip. Czyli samochód powinien być bardziej stabilny, ponoć. No zobaczymy, właśnie jak będzie teraz śmigał. Nie powinien tak driftować śmiesznie, dziwnie. Ale na niektórych oponach pamiętam, że tam samochód się inaczej zachowywał, ale też driftował, tylko że inaczej i tak bardziej stabilnie. Zobaczymy, co będzie teraz. Dobra, ciul tam. Musimy zrobić to wyzwanie. Gdzie ten pedał jest? Mam nadzieję, że... Dobra, jeszcze jest tutaj. Niby to... Przejechałem, że pokazało, że zaliczyłem, ale ja tego nie zaliczyłem. Musimy go pokonać, no. Musimy go pokonać, to jest opcja na teraz.
Tylko mam jeszcze możliwość stunigowania tego samochodu lepiej, bo mam te części, które sobie poznajdywałem. I mam jeszcze odblokowane nowe części. Zaprosimy wszystkich, zobaczymy, może tym razem ktoś sobie zaakceptuje wyzwanko. Nikt, może... Nie, dobra, koniec. Już zaczynaj, bo nikt nie zaakceptował, świetnie. Wygraj sprint z Magnusem. Na szczęście teraz mam mojego Lancerka całego i zdrowego. Ojej. Tak, jest teraz ładny. No, troszeczkę tam miałem zderzenie, ale... Dobra, zmienię kamerę może. Jak ogarnę, jak to się robiło, zajebiście. Okej. Okay. No ja nie wiem, czemu ten samochód nie skręca. Zobaczcie, znowu tak śmiesznie driftuje, no. Jedziesz do przodu, a jego ściąga nagle na prawo, tak całym samochodem. Na prawo, na lewo teraz to było, ale ogólnie to nie ma znaczenia, na prawo czy na lewo, no ściąga po prostu. Nie wiem, te zakręty są jakieś oskryptowane w tej grze. O, znowu nie chce skręcać, kurde. Ach. Moment, ja się tutaj... Ja go pokonam. To jest możliwe teraz. Tak już te drifty nie są takie, da się samochód lepiej opanować. Zobaczcie, że go nawet doganiam, tak? No, czemu on... Ja nie rozumiem tego. Skręcasz, a on jedzie do przodu, no. A jechałem, nawet puściłem gaz. Nic nie naciskałem. A samochód jechał do przodu, no. To jest... Ale to jest dziwne. Ja tego nie rozumiem, nie mogę tej grze wyczuć. No i znowu, to samo miałem. Nie. Nie da się, no! O, i znowu! I znowu... No, teraz... Nie, no ja się chyba poddaję, słuchajcie. Wiecie, to jest takie dziwne. Jedziesz sobie na zakręcie, chodzi ci w drift, tak? Leciutko ci chodzi w drift, kończy drift i już teraz nie możesz skręcać na boki. On ci jedzie tylko i wyłącznie do przodu. Okej, okay, dobra, spoko. Gra chce ze mną tutaj powalczyć, nie ma problemu. Ja teraz tutaj to naprawię. Nie, no już nie mam siły do tego, no. W Skyline jest spoko. Nie ma tego dziwnego efektu, że nie masz kontroli nad samochodem. A w niektórych autach jest właśnie tak zrypanie. Ej, co jest? Aha, bo mam opony na grip, dobra. Dajmy sobie myk. Na środek. Części. Moment, jak się instalowało te, które sobie znalazłem, bo ja się też jakoś inaczej instaluję. Tutaj chyba. O kurde, jest tego trochę. Niedostępne dla żadnych z twoich aut. Świetnie. Odbierz dla Skyline'a. Dla wielu aut. Aha, dobra, spoko. Kapuję, bo tu można zmienić. Mitsubishi. Wyścigowy, tak tylko właśnie nie wiemy, czy ta część jest dobra. Moment, ja tu wejdę sobie... klasa osiągów.
Elitarne. Czy my już mamy części elitarne? No oczywiście, że tak. Tu mamy coś... O! Pff, proszę bardzo. Blok silnika. Prawie 1000 koni mechanicznych. Już niewiele brakuje. Tu mamy coś gównianego. O proszę. Tak? To już prawie wszystko elitarne mogę kupować. Elita, 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 elita. Więc w zasadzie części te inne niż elitarne mnie nie interesują. Zobaczmy sobie tu. Tu mamy jakieś sportowe. No, 2 kilo, co to w ogóle za gówno, jak ja mam już dawno 6-kilową butlę z tym. Ach, dobra. 6-kilową butlę mam z nitrem. Ja nie będę tutaj instalował jakiejś dwójki słabiakowej, tak? Zrobimy sobie jeszcze ten wyścig, spróbuję go ukończyć. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że uda się tym razem. Samochód prawdopodobnie prowadzi się zupełnie inaczej i nie będzie tak ładnie driftował jak przed chwilą, ale zdecydowanie piękny, no. Wow. Wow. O kurde. No dobra, zobaczmy. To jest bardzo ciekawe teraz, co się stało z tym autem. Nie driftuje, jest przyczepne, ale nie jest tak przyczepne strasznie mocno. Można delikatnie wejść w drift, ale po wyjściu chyba jest ok. Zobaczymy, co będzie na zakrętach, tak? Jestem strasznie teraz ciekawy, co się stanie z tym autem na tym wyzwaniu. Nawet nie zapraszam już nikogo, po prostu jedźmy. Może się udało bardzo fajnie zrobić ten samochód, ale no mówię, przejechałem dopiero pierwsze dwa zakręty autem, ciężko powiedzieć, tak? Zaraz wyczujemy. Wow! O kuźwa, czujecie to? Porównajcie sobie poprzednie zakręty. Na pierwszym zakręcie Magnusa wyprzedziłem. O, oczywiście, mam lepsze części, tak? Jakoś tam włożyłem. Dwie części lepsze. Ale chodzi o sterowanie tym autem. Teraz. Lekko driftuje, ale driftuje... Wow, pod bardzo fajną kontrolą. Teraz wypadam, ale miałem za dużą prędkość i zacząłem używać hamulca podczas gdy już byłem w poślizgu, więc okej. Wow. Teraz jest bardzo dobrze. Nawet bym powiedział, że jest zajebiście. Przy dużych prędkościach jest problem ze skręcaniem, ale nie zarzuca tej dupy tak strasznie sztucznie. Od zarzucania dupy jest skyline. No i tyle, co mam wam tu dużo mówić. Po prostu, tamten samochód driftuje perfekcyjnie. Im się robi zajebiście dużo punktów. Tym też da się zarzucić, widzicie, że coś tam leci bokiem. Ale wow! To auto jest świetne do takiej jazdy wyścigowej typu, do ścigania się. I do ustawienia sobie tych... tego tuningu na środku, opony do gripu, naprawdę to robi robotę teraz. Nie mam problemu z opanowaniem jego i nie ma tego takiego sztucznego efektu, że samochód nagle jedzie do przodu, gdy skręcamy kołami. Chociaż może to też jakoś tam kwestia dostosowania auta, ale widzicie, driftować też można, tylko że jest to drift taki mały kąt i pod dużą moją kontrolą, tak? Nie mam problemu, żeby tym samochodem w 100% w każdej chwili na każdym zakręcie zawładnąć, żeby nie robił nam jakichś głupich rzeczy. Ojej. No zobaczcie, jak pięknie. Magnus został z tyłu. Nie wiem, czy to za sprawą części, jakie zainstalowałem sobie tutaj, bo teraz mam wszystko elitarne, ale to były raptem dwie części, tak? Drastycznie moc mi auta nie wzrosła. I nie wiem właśnie, czy to za sprawą tego tuningu, no musielibyście zweryfikować. Szkoda, że właśnie nie... Aj. Szkoda, że właśnie nie pojechałem na tamtych częściach tego wyścigu.
ale wow, idzie naprawdę bardzo ładnie. Tak, bez problemu, nawet bez żadnego stresu. Może rzeczywiście to była kwestia tych części, no kurdaż, jestem skłonny zainstalować te poprzednie, żeby sprawdzić to i pojechać jeszcze raz wyzwanie, czy rzeczywiście ten tunik aż tak dobrze wpłynął. Ja jestem strasznie ciekawy, to mnie w tej grze interesuje najmocniej, jak te samochody zachowują się po tym tuningu, czy bez tuningu, przed czy po tuningu, czy są lepiej, lepsze czy gorsze. Ale teraz moim zdaniem Evo jest jednym z moich ulubionych samochodów do właśnie ścigania się, nie do driftowania, ale do ścigania. Zobaczcie, że ja mam problemy, aby zrobić tutaj bączka. No jest problem. Może się uda, ale nie wiem. Chyba się nie uda. A tyłem? No nie, no hej! Ja tak Passatem robiłem zawsze na Lidlu i na Tesco. Jakoś naliczało mi, no hej! Nie da rady, nie da rady. Ale jest naprawdę spoko, jeśli chodzi o prowadzenie auta. Polecam osobom, które jeszcze go nie kupiły, nie testowały w grze i planują sobie jakoś tam stuningować. Jest to naprawdę fajny samochód, z wyglądu jak dla mnie. Oczywiście wygląd to jest kwestia subiektywna. Ale jeśli chodzi o prowadzenie, no jest teraz naprawdę bardzo dobrze i bardzo mi się podoba jazda tym autem. No jest po prostu idealnie, no co wam mogę tu powiedzieć, do ścigania się, tak? Nie wiem jak będzie z driftami, no tutaj dużo punktów nie zdobędę, bo jednak kąt driftu jest mały, a w tej grze bardzo liczy się kąt driftu, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. O, zrobimy sobie zdjątko, nie wiem czy będę dobrze ustawiony, to zdjątka. Tak sobie jest. Myk.